Długa przerwa w kursowaniu tramwajów. Do Katowic z Chorzowa i w przeciwnym kierunku pasażerowie nie pojadą przez kilka tygodni. Powodem są trwające inwestycje tramwajów śląskich. Toczą się w trzech różnych miejscach, ale wszystkie wpływają na przebiegającą wzdłuż ulicy Chorzowskiej linię tramwajową. Przede wszystkim kończy się modernizacja torowiska w katowickim Dębie. Tych prac jest rzeczywiście do wykonania dużo. No niestety musi to zająć 3 tygodnie, ale tak skonstruowaliśmy harmonogramy wszystkich 3 inwestycji prowadzonych w tej okolicy, żeby zrobić je za jednym zamachem. No bo zdecydowanie łatwiej mimo wszystko pasażerom przekonać się do jednego 3-tygodniowego zamknięcia, aniżeli do 3 osobnych zamknięć w ruchu, które następowałyby w jakimś odstępie czasu od siebie, ale jednak 3-krotnie przerywana byłaby linia. Do tej pory inwestycja na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Dębowej była prowadzona przy utrzymaniu ruchu po jednym torze. Teraz będzie to niemożliwe. Trzeba przygotować torowisko i ułożyć na nim nowe szyny. W ciągu najbliższych 3 tygodni, od 21 listopada do 11 grudnia, wykonane zostaną też prace w 2 innych miejscach. Na skrzyżowaniu Chorzowskiej i Grundmana powstaną rozjazdy, które skomunikują budowaną linię z istniejącą. Wykonane zostanie też połączenie modernizowanej pętli wschodniej przy Stadionie Śląskim z głównym torem. Dojazd z Chorzowa do Katowic i na odwrót będzie możliwy tylko jednym tramwajem numer 20. Ale 2 tory będą przejezdne, więc tramwaj, który w tej chwili dojeżdża tylko do Wiśniowej, od poniedziałku będzie dojeżdżał do ulicy Pośpiecha, czyli do kina na Gliwickiej. Tam będzie się kończyła ta linia, no bo cały czas jednak funkcjonujemy z przebudową tego węzła Gliwicka-Grundmana. Tramwajowe inwestycje będą wymagały dużych zmian w organizacji komunikacji miejskiej. Musimy zawiesić 3 linie tramwajowe. Chodzi tutaj o linie 0, 23 i 43. Dodatkowo musimy skrócić trasę 3 innym liniom tramwajowym. Tutaj chodzi o linie 6, 11 i 19. Tramwaje tych linii będą dojeżdżać do przystanku Chorzów Stadion Śląski. Jednocześnie dla zminimalizowania tych wszystkich niedogodności wprowadzamy szereg udogodnień. Zarząd Transportu Metropolitalnego od najbliższego poniedziałku uruchomi autobusową komunikację zastępczą, czyli linię T6. Autobusy z tym oznaczeniem będą kursowały na trasie Katowice, Rynek, Chorzów, Stadion Śląski. Dodatkowym przystankiem dla linii M3 i 830 będzie Chorzów AKS, co pozwoli na przesiadkę na tramwaj. Tramwajowe utrudnienia mają potrwać do 12 grudnia.